Jest strasznie, ale musimy dać radę. Generalnie jest młodzieżowo czasami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ja mam sposób, co przyda się na niepogodę. Na chorą nogę dam ci dobrą radę, zanim odjadę. Pakuj, bracie, plecak duży, szykuj motor do podróży. Simpson, Schwalbe. Już... Dziennik pokładowy, dzień pierwszy. Wyruszamy. Wawry zostawiliśmy po prawo. Przed nami szczytniki, ruszamy w nieznane. Już gaźnik wyregulowany, nasmarowany, łańcuch i łożyska, reflektor czysty, miksol z wachą wymieszany, silnik dźwięczy jak organy. Raj, 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 fariba diba duba da bada. No więc dotarliśmy do pierwszego celu naszej podróży. Jesteśmy w hangarach. Zagaś, to... Nie wiem, które buty zabrać. Właśnie. Sandałki załóż. Ale będzie trawa? A będzie zimno tam, czy nie? Mam brać kurtkę? Trawa. Będzie chodzenie po trawie, czy nie? Będzie mam brać kurtkę, czy nie? Mamo! mam brać kurtkę, czy nie? Mamo, no! Zostawcie w komentarzach, czy brać kurtkę, czy nie? Dzięki, Darko. A, bo ty nagrywasz, to jedna ręka podobała. Tak, właśnie musiałem nogą. Matcha. Czarno-kamienny. Co ty chcesz jeździć i nas zwiedzać? Smacznego, Konrad. Jem. Jeszcze tylko 12 godzin i będziemy u Najta. Tak, jeszcze tylko 12 godzin. Dobrze pójdzie. Nie będzie maku za dużo po drodze. Dwa już objęte, to jest po prostu... Skandal. Na co ci ta Pepsi? Już tam daj. Ja się chcę tylko dać. Na gaz? Trzeba powiedzieć, że wszyscy studenci to by przeszło. Legitki. No ty co haker, no. Trzeba powiedzieć, że wszystkie studenty jestem z wymiany. Ogólnie ciekawego, same maszyny. Im się to podoba, mi tak średnio, ale oglądam, bo muszę. Tu zobacz, jak dobra. No widzę, że rozrzut im, ale... I tak już by się przydało, no wiesz, mam wyjechać. Te krzyże są lepsze. A co to jest? Krzyż nagrobny. Mówię, jak jest. Ale kołpak jakby się brakowało, to kołpak tu jest. Kołpaki są. A teraz idziemy oglądać polówki. Nie ma polówki. Co nie ma polówki? O, Marasowi się spodoba. Miał poloneza. Co to za wydanie? 240 kg. Żartujesz? Ferrari Dino. Ło kurna, tak i to by się jeździł. Jest może takie auto jak Tarantia, co było u nas na zachodzie. Daj łapę, wcześniej dałeś. No. Już drugie nasze nie będzie witał. Bierz go. Ej, poczekaj, zobaczę, bo mnie to ciekawi w sumie. Jak ten kołana wygląda? Cudownie jest, powietrze jest. Dwie ręce mam, dwie nogi mam. W chlebaku chleb, do chleba sen. Do picia deszcz. Nadchodzi noc i zimno z nią. Mam ręce dwie. Obejmę się, ukryję się, utulę się we własną sieć. Udało się, jeżdżą dwie godziny po Kielcach, znaleźliśmy Biedronkę niedaleko. Chlebaku chleb, do chleba ser, do picia deszcz. Daleko świt, nie widać nic, dwie nogi mam. Dojdziemy tam, szczekają psy, fruwają mgły, niech pani śpi. Za chwilę idziemy do zamku, ale to jeszcze trochę. Ten zamek stąd widać. Trochę go widać. Podczas wycieczki na, do zamku. Cicho, bo mówię do kamery. Podczas wycieczki do zamku Darkowi popsuły się buty. Pokaż buty. Pokaż buty. Dobra, o, pęknięty. Gdzie? O, masz, kogo? Tu tam na rynku Darki.
Po wielu trudach udało nam się dojść do zamku. Generalnie dalej nie wejdziemy, ale jest młodzieżowo. Lakierka, ponieważ trochę mi się buty popsuły po drodze. Musiał zastąpić. No i udało nam się zwiedzić. Co my zwiedzaliśmy? Pierwsze centrum na Dębę. No, to pierwsze centrum zwiedziliśmy. Generalnie było młodzieżowo. Po naszemu. Uwaga, idziemy teraz do jaskini. Nie wiem, co tam będzie. Jaskinia Raj. Teraz jaskinia Raj. Darek nie ma butów, idzie w lakierkach, więc będzie śmiesznie. Wypada deszcz. Cudownie jest, powietrze jest. Dwie ręce mam, dwie nogi mam. Chlebaku chleb, do chleba se. Darek, co robisz? Hamburgera. Nie wiem, co gotujesz? Wodę. Hej, co gotujesz? Dobry hamburger? Wiadomo, kto robił. Szefu jest ten i ten kuchni. No, lepszego tutaj nie ma na okręgu. Uwaga, nowy kierowca za kierownicą. Mateuszu, jak to będzie? Będzie rura. Będą dziewczyny? Będzie zabawa. Będzie zabawa, będzie się działo. Pod klub już dojechał sprzęt legendarnym kontenerem. Chłopakom się gotuje w butach, a skończyli ślina. Dobry wieczór, czołem i cześć. Przedstawienie czasu godzina. On stoi tutaj. On stoi tutaj, to ten człowiek. Do niego przyjechałem, jechałem tyle kilometrów. Dawaj tutaj. Czekaj. Ej, bo nie wiadomo, co to jest w ogóle, nie? Popsuli mu kabel od internetu. Siemanko, dzisiaj jesteśmy u Knighta po śniadaniu. Tu jest Darek, a tu Konrad. O, baran, zobaczcie baran. Ej, jak to się otwiera? Nie umiem otworzyć. Ej, bo psuję. Drabeń. Ej, no nie ma, jak złość, bo uciekały, no. Szklane oko szklarza, jak czajka czujne. Za siedmioma łąkami. Teraz chodzimy do buty szkła. Odciął na pewną odległość wzory jego trudne. O szyby pszczoła dzwoni, z miodu się spowiada, lecz oko ani mrugnie. Oko wielmem zarasta, niczym rzeka lodem. I jest tak strasznie samotnie. Trudne. O szyby pszczoła dzwoni, z miodu się spowiada, lecz oko ani mrugnie. Oko wielmem zarasta, niczym rzeka lodem. I jest tak strasznie samotnie. I skręcimy sobie tutaj, drodzy Państwo. Tu za chwileczkę się udamy, ale weźmy sobie na początek tutaj. Wino węgierskie, wino to
tokajski, bowiem kros należało przez całe wieki na tak zwanym trakcie węgierskim. Ciekawe, czy lepsze winy niż nasi. Proszę Państwa, wejdźmy do pierwszej sali. Zrobić produkcję, nakryto ją prowizorycznie dachem drewnianym, przeniesionym z hangaru z krośnieńskiego lotniska w rękach przez kutniki. Typowego samochodu syrena. Takie klamka głośno się śmiała na powitanie. Słońce w niej drzema. Jechaliśmy na Colinę. Jest zimno i mokro. Tu mówi Mateusz, jest siemanko. Jestem ja. Buty się jeszcze nie popsuły. Buty, mamy nowe buty ogólne Knighta. I jadą znowu emeryci jacy. Gwiezdny patrol. Gwiezdny patrol. Kapitan Bomba. Na jedno oko. Uwaga, jesteśmy na tamie. Wtedy jeszcze wierzyłem, że słoneczna szyszka. Widać wszystko. Się odbijało wszystko. Ale mądry ten Mateusz, nie? Boję się czym jakoś czwórki nad tym, ale to robię. Jestem hardcore. Nie było cię w drzwiach, nie było cię w snach. Na progu stał ktoś inny. Nie było cię w drzwiach, nie było cię w snach. Klamka zapadła, drzwi się zamknęły na amen. Miedziana klamka już się nie śmiała na powitanie. Nie ma cię w drzwiach, nie ma cię w snach. Na progu stoi ktoś inny. Nie ma cię w drzwiach. Ludzie jazdy, udało się znaleźć sklep. Przecisz to na chwilę. Baterio nagrywa, przecisz to. Ludzie jazdy, znaleźliśmy sklep. Przez pół godziny nie było zasięgu. Do cywilizacji nie było dostępu po prostu. A co było w sklepie? Trzech żuli i z drzewka Eperu Export. Przed chwilą mieliśmy znak, uwaga, rysie. Gdzie ja pójdę? Do toalety. Będę się bał, że ktoś na mnie... Aaa, wyskoczy. Ale zrobiłeś dramaturgię, czyś no. To są emocje. Ogólnie jest młodzieżowo. Więc po naszemu... Jesteś firma! Jestem firma. Ile zostało jeszcze dalej? 14 km. To jest 14 km. A jedziemy już 60 km w lesie. Tu nie ma nic. Ja myślałem, że Wawry to jest koniec świata, ale nie! To jest koniec świata! Tu nie ma nic! Oprócz sklepu... Bo znaleźliśmy stację mezną, która była od 4 do 17. Chcieliśmy o 21. Zapraszamy. Siemanko, dzisiaj jemy zupę z papierka, na bogatości, a to już... Co? Jem! Co? Zupę. Ja mam myszkę. Komu on zalewać już? Na mi tu, na Nokii. Nie, na Nokii nic nie ma żadnego zalewania. Cholera, to i były jakieś papiery. Ej, czemu masz podwójne papierki? Tu są trzy w środku, Michał, musisz sam się rozdzielać. A czemu? Bo za trzy papiery. Czy chcesz zależy, jeśli chcesz smać? Za dużo, teraz mógł kupię. Dzisiaj pijemy zupę z piwem. Zalewać? Zalewaj. Butelki pomieszane. W ogóle jestem na końcu świata i piję zupę z piwa. Gazowana zupa. Ktoś taką zupę kiedyś widział? Ej, w ogóle to idziemy na miasto za chwilę, będzie się działo. Grać Fińczyka. Będziemy grać Fińczyka z panem. Który ja cię osobiście... Na raz nie! O, zaraz pan będzie na łopatę, zasadzał.
chcesz nie znać zasad. No skąd nie pierwszy? Siemanko, dzisiaj gramy w domino. Darek, rozłóż. W Chińczyka gramy. Nie to, żeby było kierdliwe, ale to zaraz przyjdą ludzie do tego stołu. Aha, to jakaś komisja wyborcza jest dzisiaj? Ja umiem. No to generalnie nie zagraliśmy tego Chińczyka, bo nam nie pozwolono. Jesteśmy komisja egzaminacyjna. Wyrzucono nas. No wejdzie. Dobra. Zawieszczaduj dzisiaj z nami, niech pokłonią ci się połoniny. Zawieszczaduj razem z aniołami, lot swój kieruj do górnej wetliny. Zawieszczaduj znowu z nami. No i dzień trzeci, początek. Wyruszamy w nieznane. Za chwilę będzie się działo. W ogóle jest afera, bo tworzą się grupki, są konflikty między nami. Mam nadzieję, że jakoś dojdziemy do porozumienia w tych górach. Dzień trzeci, idziemy. Jest strasznie, ale musimy dać radę. Generalnie jest młodzieżowo czasami. Konflikt w grupie jest coraz większy. Narasta. Gonią nas jacyś obcy ludzie, nie wiem co robić, uciekać. Ale błoto, mam brudne spodnie. Co tam się z przodu dzieje? O tak. Zaraz będzie szczyt. Szczyt głupoty. Uskrzydlone bieszczadzką modlitwą, zawieszczaduj dzisiaj z nami, niech pochłonią ci się połoniny. Zawieszczaduj razem z aniołami, lot swój kieruj do górnej wetliny. Zawieszczaduj znowu z nami, tutaj czas anielsko płynie. Każdy potok gada z aniołami o wieszczackiej wspomina krainie. Zawieszczaduj dzisiaj z nami, niech pochłonią ci się połoniny. Zawieszczaduj razem z aniołami, lot swój kieruj do górnej wetliny. Zawieszczaduj znowu z nami, tutaj czas anielsko płynie. Każdy po raz kolejny. Właśnie wchodzimy na tamtą górę. Musimy tam dookoła przejść, prawda? Dopiero tu? Czy gdzie musimy to przejść? Konrad, gdzie idziemy? Tu i tak będziemy na tamtą górę. Konrad, jak to idziemy? Tam. A później? Tam. No. To jak? Generalnie, na Ukrainie. Generalnie z młodzieżowa jesteśmy na Ukrainie. Druga Rosja. Jesteśmy tu. Jest fajnie, bolą nogi. Ogólnie walę się wszystko wywaliłem. Ale tam z góry schodzą. Mateusz się wywalił. O, tam ktoś wchodzi sobie właśnie. Nagraj chatkę po chatka. A tu już mówię, ktoś idzie. Ten ci chłopa sobie bejdą. A tam byliśmy. Tam byliśmy do góry. Krzyż widzę? O, tam się ludzie. I tam ci chłopacy idą. A tam jeszcze jest wyższy szczyt? Czy to jest po ukraińskiej stronie? Przecież jesteśmy w Polsce cały czas. Ukraina na telefonie nie jest napisana. No. Pozdro, Waledym. Waledym. Tutaj czas anielsko płynie. Każdy potok gada z aniołami o bieszczadzkiej wspomina krainie. Jestem na Ukrainie, tam to tak. Zawieszczam. Darek, zobacz, gdzie ja wlazłem, nie? Na kupę kamieni to nie ma nic. Nie ma niedźwiedziów, nie ma kozic. Ale nie ma rysiów, miało być rysi jeszcze. To jest dzień trzeci. Jesteśmy na górze, a to jeszcze początek. Thank you.
zawieszczaduj dzisiaj z nami. Niech pokłonią ci się połoniny, zawieszczaduj razem z aniołami. Lot swój kieruj do górnej wędliny. Zawieszczaduj znowu z nami. Tutaj czas anielsko płynie. Każdy potok gada z aniołami o wieszczackiej wspomina krainie. Nie ma go, właśnie wracamy do domu, zaczynamy do Najta, prawdopodobnie. Ogólnie było młodzieżowo. Zrobiliśmy 10 kilometrów? 30. 30 kilometrów z buta. Jak na pielgrzymce prawie. No. Ogólnie jest fajnie. Darek i Konrad piją po piwku już. Piwerko. Darek ma takie małe jakieś, bo trochę mniejsze, a Konrad, no, jak wiadomo, musi większe, nie? No. Ogólnie było fajnie, nie widziałem żadnego rysia ani niedźwiedzia, ale mam nadzieję, że jak tu... Ale odkryłeś nowy gatunek wróbla. Ale odkryłem nowy gatunek wróbla. Dziki górski wróbel. Naprawdę. W stawie niespotykany. Mam nadzieję, że to jeszcze kiedyś wrócimy, bo było... O, kto tam jesteś? Nie ma tu pedału! Tak! A kto w rękawicach się kąpać chodzi? No bo jest młodzieżowo generalnie. Piwerko! Ej, gdzie poszło? Oj, ja miałbym do tego dominąć, serio? A z tego by się powie. Ej, stary, nie ma szans. Pokaż mi to. Ty nas wyłasz ten obraz. Już? Teraz? Właśnie żyjemy autostradą przez Kraków. Ponieważ Michał Draczyk przez 5 minut był kierowcą i pomylił z jazdy w Rzeszowie. Miało być gdzieś indziej, ale jedziemy autostradą, bo nigdy nie jechałem. Później była przesiadka i dostał piwerkę. Ogólnie jest młodzieżowo. Od 20 km czeka na siku, ale na autostradzie nie ma zjazdu. Muszę siku, naprawdę się wytrzymuję. Na tyle była afera, bo... Wybuchł sos. Wybuchł sos. Konrad ma pomysł, sprawdza teraz trasę obliczanową, ponieważ jak ja pomyliłem, to trzeba gdzieś indziej jechać. Michał, jak się czujemy trochę po raz tej? Źle, ponieważ zostaliśmy wyrzuceni z tego... Z fuszerki! Nie z fuszerki. Z kokpitu prowadzącego. Nie fuszerka. I ogólnie nie kupiłem cukierków dla mama. Ogólnie dla nas wszystkich, bo one dobre by były. Marta, kurde, malinowo-wiśniowe czy jakoś tak były. Rabarbarowe i śliwkowo-winogronowe. Podobno mistrzostwo świata. Podobno, czyli nie jadłeś? Rabarbarowe jadłem, a te drugie jeszcze lepsze. I drugi nie było jak był. Tak? Jak jeszcze daleko do domu, dwie piwo i setka. Michał powiedział, żeby nagrywać koniec. Uwaga. I się zna tekstu dalej. Czekaj. Precz z wiatrakami! 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 Mama, do szkoły czekają nam, zobacz, Co uszło, jak ci smakuje ta zupka z piwa? Pysza jest, pyszna. Uwaga, koniec.